Tom pierwszy, rozdział pierwszy. Jak wygląda firma J. Mincel i S. Wokulski przez szkło butelek? Był rok 1878. Wiele się wtedy działo na świecie. Pokój sanstefański, wybór nowego papieża, groźba wybuchu kolejnej wojny. Wszystko to było szeroko komentowane. Jednak na jednej z warszawskich ulic, krakowskim przedmieściu, nie mniej rozprawiano o przyszłości sklepu galanteryjnego o nazwie J. Mincel i S. Wokulski. Zebrani wiadłodajni zakładali się o jego bankructwo. Niektórzy nazywali Stanisława wariatem i awanturnikiem. Fabrykanci, którzy całe życie przepracowywali w jednym fachu, nie mogli zrozumieć, dlaczego ustawiony finansowo Wokulski zostawił sklep i wyjechał za granicę pomnażać majątek. Wyjechał w niebyle jakie miejsce, lecz w strefę wojny rosyjsko-tureckiej, aby wzbogacić się na dostawach dla wojska. Raczący się kolejnym piwem radca Węgrowicz uznał, że Wokulski to wariat. Słysząc to, przysiadł się do niego pewien agent handlowy, który stwierdził, że Stanisław zawsze wydawał mu się człowiekiem skrytym i dumnym, ale na pewno nie wariatem. Węgrowicz zaczął argumentować, że zna Wokulskiego od 1860 roku. Jadał wtedy w jadłodajni u Hopfera, gdzie subiektem był 20-kilkuletni Stanisław. Chłopak w dzień pracował, a w nocy uczył się. Następnie przystąpił do szkoły przygotowawczej, po czym dostał się do szkoły głównej. Węgrowicz dziwił się, że młodemu zechciało się być uczonym. Wokulski nie zagrzał tam miejsca, gdyż już rok później wziął udział w powstaniu styczniowym, za co został zesłany w okolice Irkucka. Powrócił do Warszawy w 1870 roku i przez pół roku szukał pracy. Dzięki protekcji swojego przyjaciela, Ignacego Rzeckiego, wkręcił się do sklepu Minclowej, która akurat została wdową. I w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego. To nie było głupie, wtrącił agent. Zapewne. Jednym zamachem zdobył sobie byt i warsztat, na którym mógł spokojnie pracować do końca życia. Ale też miał on krzyż pański z babą. One to umieją. Jeszcze jak, prawił radca. Patrz pan jednakże, co to znaczy szczęście. Półtora roku temu baba objadła się czegoś i umarła, a Wokulski po czteroletniej katordze został wolny jak ptaszek, z zasobnym sklepem i 30 000 rubli w gotowiźnie, na którą pracowały dwa pokolenia Minclów. Ma szczęście. Miał, poprawił radca, ale go nie uszanował. Inny na jego miejscu ożeniłby się z jaką uczciwą panienką i żyłby w dostatkach. Bo co to, panie, dziś znaczy sklep z reputacją i w doskonałym punkcie? Ten jednak wariat rzucił wszystko i pojechał robić interesa na wojnie. Milionów mu się zachciało, czy kiego diabła. Mimo nieobecności właściciela, sklep Wokulskiego był w dobrych rękach. Na co dzień skrupulatnie doglądał go Ignacy Rzecki. A plotki sprawiły tylko, że jego obroty jeszcze bardziej wzrosły.